swoimi goście, szanowni państwo, to już 10 lat działalności zespołu. 10 lat prezentowania folkloru naszego regionu, nie tylko w Strzyżowie, nie tylko w wielu miastach Polski, ale również za granicą. W imieniu zespołu witam wszystkich bardzo serdecznie i jak przy okazji jubileuszy bywa, każdy jubileusz tak skłania do pewnych refleksji, pewnych podsumowań. Przypomnijmy zatem króciutko historię naszego zespołu. Zespół powstał na bazie grupy Strzyżowiacy, działającej kiedyś przy fabryce mebli w Strzyżowie. W tym miejscu goście wspomnieć świętej pamięci Stefana Głosowicza, człowieka bardzo zasłużonego dla popularyzacji folkloru naszego regionu, choreografa, etnografa, opiekuna grupy Strzyżowiacy. W 1985 roku pan Jacek Wojtun, choreograf, pan Dariusz Szlachta, muzyk, zebrali grupę zapaleńców po rozwiązaniu tamtego zespołu i stworzyli krótki program, najpierw półgodzinny. Oczywiście w miarę upływu czasu inwencja obu panów pozwoliła na znaczne wzbogacenie repertuaru. Dzięki temu zespół mógł prezentować się nie tylko u nas, ale również w wielu miastach Polski i za granicą. Przypomnijmy, występował we Francji, a także w Bułgarii, na Węgrzech, na Ukrainie. Uczestniczył w Światowym Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie. Była to początkowo mała grupka, 8 par, 5 członków kapeli. Przygotowano pierwszy program, który obejmował tańce i przyśpiewki regionu rzeszowskiego. W 1989 roku choreografem Pogórza została pani Halina Białkowska, a opiekunem muzycznym pan Krzysztof Kubala. Pod nowym kierownictwem zespół znacznie wzbogacił swój repertuar i również koncertował nie tylko w Polsce, ale również we Francji, na Łotwie, Słowacji, na Węgrzech. Zdobywał liczne nagrody i wyróżnienia. Dorobek tego okresu będziecie państwo mogli dzisiaj podziwiać. Proszę państwa, zespół zaprezentował się już. Pora na zaprezentowanie kapeli. Panowie, bardzo proszę, ponieważ panowie mają się czym pochwalić, niech się sami przedstawią. Ja podchodzę do głosu. Maciej, jak gruby szwy, co ten nim
wyjątkowy koncert zespołu Pogórza rozpoczynamy, co normalne, od tańców regionu Strzyżowskiego, dokładnie z okolic Cieszyna. Proszę bardzo. Thank you.
trzy lata i postne, szłyście łaski wypłakiwać pod krosny. Prowadzili nas wziął i stryterze. Wierzysz w świątku świętowanie? Wierzę. Wyłubane z kusego piękna, uładzone, wygładzone w rękach. Tyle przyziemne, co podniemne. Ptakom jeszcze potrzebne. Tak pięknie o krośnieńskich świątkach pisał poeta Jerzy Wicowski. A w naszym programie za chwilę tańce z okolic Krosna. Zanim jednak to nastąpi, pozwólcie Państwo na garść informacji o grupie, która wykona właśnie te tańce. Niektórzy z nich pojawili się na tej scenie dzisiaj, pojawią się na tej scenie po 9 latach nieobecności. No cóż, czas płynie, w zespole pojawiły się małżeństwa, urodziły się dzieci, które dzisiaj również wystąpią, ale to już niespodzianka. Powiem tylko, że najmłodszy wykonawca dzisiejszego koncertu ma 1,5 roku. Tak, oczywiście. Zatem za chwilę tańce z okolic Krosna i Old Boye zespołu Pogórze.
Proszę Państwa, zespół po górze, jak to zwykle bywa, uczestniczył w wielu przeglądach, konkursach, festiwalach, zdobywał liczne nagrody, wyróżnienia. Ja wspomnę dzisiaj o jednym takim konkursie. Mianowicie w 1987 roku w Jaśle odbył się ogólnopolski konkurs muzyki i pieśni ludowej. W tym konkursie uczestniczyła nasza kapela, zajęła trzecie miejsce. W tym konkursie było cymbalistów wielu, ale żaden nie zagrał tak jak Tomek Moskwa. Za chwilę się o tym przekonam. Thank you.
Szanowni Państwo, hańby i przyśpiewki z okolic Rzeszowa były zawsze czołową pozycją w repertuarze zespołu pieśni tańca Pogórza. Przy tej krótkiej okazji godzi się również powiedzieć, wspomnieć o instytucjach, zakładach pracy i ludziach wspierających działalność zespołu. Dzięki nim zespół posiada piękne stroje, mógł prezentować wielokrotnie kulturę polską za granicą, mógł występować tutaj na naszym terenie i w wielu miastach Polski. Duże brawa i słowa podzięki należą się dla usługowej spółdzielni produkcyjnej Autoserwis w Strzyżowie, i osobiście dla pana prezesa Jerzego Moskwy, który notabene jak każdy wie, również pan też zespół polsko-rosyjski. Oczywiście dla banku spółdzielczego w Strzyżowie, Wiśniowej. Dla władz miasta Strzyżowa z burmistrzem obecnie, z naczelnikami dawniej. Dla pani dyrektor Haliny Łudnickiej i wszystkich pracowników Domu Kultury. Dla pani Janiny Czaren, Anny Lenart, Anny Pycznar, Leszka Gramarza z Gudecha w Rzeszowie, pana Władysława Rusinka, a także pana Janusza Żarka, członka zespołu. Serdecznie dziękujemy. Proszę Państwa, w krótkich słowach nie sposób powiedzieć wszystkiego o tym, co działo się w ciągu 10 lat działalności zespołu. Myślę, że znakomitą okazją do uzupełnienia tych informacji będzie zwiedzenie wystawy okolicznościowej, która znajduje się w Holu Domu Kultury, do którego to zwiedzenia szczerze Państwa teraz zachęcam. Ogłaszam bowiem 15-minutową przerwę. Thank you.
słowami, a jak nie czterema, to trzema, a jak nie trzema, to dwoma, a jak nie dwoma, to jedna, ale godnie. A daj Pan Boże to wszelkie zboże, niech będzie kopertek jak w niebie gwiazdeczek, niech pojadą w góry jak na niebie chmury, że Wam się darzyło, mnożyło, w każdym kątku po dziesiątku, na ten nowy rok. Thank you.
Państwo, że była to solidna porucja, bardzo miłych wrażeń. Spróbujmy podsumować, drodzy Państwo, dorobek repertuarowy zespołu pieśni tańca po górze. Nie wszystko oczywiście dziś zobaczyliśmy, to zrozumiałe. Zespół ma bowiem w repertuarze tańce narodowe, polonez, krakowiak, mazur, tańce pogórzańskie, tańce z okolic Rzeszowa, tańce przeworskie, lubelskie, krośnieńskie, oprócz tego cały szereg przyśpiewów. Byliśmy tego świadkami dzisiaj. Teraz szczególnie uroczyście pragnę zapowiedzieć krakowiaka narodowego. Thank you.
zetrzeń na pożyteczną działalność. To wszystko, co zobaczyliśmy dzisiaj, utwierdza nas w przekonaniu, że tak na pewno będzie. To jest punkt odróżnienia. Proszę Państwa, powtórzę teraz, żebym to powiedział jeszcze, ten przepiękny doświadczeń, który powołał oczywiście spółdzielnie autoserwis. Dziękuję bardzo. Pani Halina Białkowska, ponieważ widzę, że atmosfera zostanie bardzo wyglądka, zostawiam Państwa sam na sam zespołu. Widzę, że skrada się tutaj pan burmistrz Jan Kuzień. Czuję, że chce coś na ucho powiedzieć zespołu. Państwo i małżeństwo, Danuta i Jan Żakowie.
podziękowanie. Dziękuję za pełną poświęcenia pracę w amatorskim ruchu artystycznym, w krzewieniu kultury tamecznej i muzycznej naszych ojców. Życzę, aby dalsza praca zawodowa i społeczna przyniosła wiele zadowolenia. Równocześnie przekazuję życzenia wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Szanownych jubilatów chciałam złożyć najlepsze życzenia.
podziękować zespołu i za wspaniałą ucztę duchową i życzyć następnych sukcesów w następnym dziesięcioleciu. Dziesięciolecia w imieniu zespołu Pogórze gratulujemy wspaniałych osiągnięć, które składamy serdeczne życzenia, by przyszłe lata przyniosły dalsze osiągnięcia. Byście krzywili piękno naszej kultury narodowej oraz zatrwali następnych jubileuszy. Tego życzymy Wam zespół pieśni i talenta Lubelka z Lubelki. Najważniejsze. Dziękuję naszemu przyjacielowi.
panu dyrektorowi Tokarskiemu, który zawsze nas wspierał. Zawsze był wtedy, kiedy był bardzo ważny koncert i zapowiadał tak pięknie jak dzisiaj. Zawsze nam pomagał, dzielał rad i był z nami, prawda? Śpiewał do Państwa zespół pieśni Tańca po górze.